Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, na wstępie jesteśmy w Dartmouth. Też chciałbym po prostu zobaczyć, wiecie, co ktoś tam ma do kupienia. Powiem szczerze, nie pamiętam już za dużo. A co to jest? A, okej, to chyba zwiększa trochę czas niewrażliwości po dostaniu obrażeń. Nie jestem pewien, ale na to wygląda. Ale tak, ogólnie właśnie dawno mi tu nie było, to stwierdziłem, że zrobię trochę zakupów. Przed tym jak, zgodnie z tym co wcześniej wspominałem, pójdziemy zobaczyć co się kryje tam wśród różowych kryształów. Mhm. Aha, co? Tamta była zbyt tania, no to nagle drożej daje. Ale okej, zobaczymy teraz co robią też te maski. Czy moja teoria, że jakoby to miało być punkt zdrowia jest prawdziwa? Tak, mamy kolejny punkt zdrowia, więc super. I w takim wypadku, jak jeszcze zostało trochę, to przy okazji tutaj widzicie, jest napis Soul Vessel. Jako, że ma to związane z duszą, a duszę zbieramy poniekąd. Okej, dobra, też trzeba kawałki. Poniekąd zbieramy właśnie, by używać tych swoich zdolności, leczenia i tak dalej. Jestem skłonny obstawić, że może być to tak, iż gdyż, ponieważ jakoby te całe leczenie dusz będzie służyło do, jak to się nazwano? No duszy, wiecie o co chodzi. Po prostu, że będzie można dzięki temu więcej tego płynu białego, czyli właśnie duszy zgromadzić i w ogóle. A póki co kupię jeszcze przypinki sklepikarzy. Zdecydowanie trochę ułatwią mi życie. I tak, w tym momencie możemy już wyruszać spokojnie w głębiny ziemi ponownie. I miejmy nadzieję tylko, że nie pomyliłem się do tego, że ta nowa zdolność okaże się przydatna w tym też miejscu, wiecie, tam z trzęsącą się ziemią. Bo niestety, znając różne mechaniki gier podobnych, może się okazać coś na zasadzie, no, dobra zdolność, ale nie wiem, musisz ją ulepszyć pięciokrotnie odwiedzając jakieś tam, nie wiem, ślimakowych szamanów, tak jak jednego już widzieliśmy. I wtedy, jak ich tak tyle razy odwiedzisz, będziesz miał szansę to rozwalić coś. Wiecie, no, nie wiem jak działa to w Hollow Knight, ale wiele różnych gier tak, po prostu na takiej zasadzie działa, że najpierw dałem zdolność, która pozwala częściowo się czymś zająć, a potem dopiero dałem opcję, żeby się zająć tym w pełni. Ale dobra, mniejsza. Najważniejsze, że udało się dotrzeć. Tak. I zobaczmy w ogóle, co tu będzie. Oj, coś jest chyba nie tak. Zakopmy ciało, pokryj mą skorupę. Jak sens w ciemności? Jednak nadal tu pozostaje. Będę tu czekać zawsze. Do momentu, gdy światło już pojawi się ponownie, czy nawet błyśnie znów. Zakop ciało, pokryj skorupę. Ciemność. Bez znaczenia, czy bez sensu. Niebezpieczne nadal zostaje. Światło ponownie. Okej. Nie wiem o co do końca chodzi, ale cokolwiek tam się dzieje z nią, to no nie wydaje się to być niczym dobrym. No cóż, miejmy nadzieję, że jej się polepszy za jakiś czas, a póki co wielki test. Nie ten przycisk i uwaga. Zadziałało. A ja oczywiście spadłbym. Wziąłbym i spadł jeszcze więcej. Crystal Peak, okej. Czyli nowa lokacja. Kryształ to jest ogólnie, krystal to kryształ. Z Peak to najczęściej są jakieś wzgórza, powiedzmy szczyty czy coś takiego. Tutaj jesteśmy nadal w pod ziemią i w ogóle nie rozumiem do końca sensu. Okej, znowu ciemno, czyli ta. Muszę kupić sobie to światełko za 1800. I dobra, jakiś nietykalny gościu. A, okej, dobra, nietykalny od tyłu. Na którym są kryształy. No dobra. Zobaczmy co dalej tu w ogóle. Jak na razie lokacja nie wydaje się być jakoś szczególnie trudna. Z tym swoim po prostu wszystkim. Dobra, mówię, że nie wydaje się trudna, kiedy widzę jej początek.
Ale dobra. Ci wrogowie, których do tej pory spotkałem, nie wydają się być skomplikowani. Ale już widzę, że mogą być tu taśmociągi, które będą delikatnym utrudnieniem czy coś. Dobra. I w ogóle całe to miejsce wydaje się być jakimś tak naprawdę wielkim złożem tych różowych kryształów. I głównie o to się opierać. Nie, żeby mnie to miało zaskoczyć. Jako, że te różowe kryształy już wcześniej sugerowały coś podobnego. Okej, dobra, czyli tutaj nie powinienem chyba spadać. Ja, nie powinienem zdecydowanie. Mam tutaj... Nie, nie mam tych kolegów, którzy dają to wszystko, chyba. A, znowu mylę przyciski. Nie, nie mam, bo mam coś, co zmniejsza koszty zaklęć. Okej. I, o, okej, dobra, mamy tu więcej tych robaczków. Więc okej. Okej, to przypadkiem uderzyłem. Okazało się, że to jest wróg. Dobra. Czyli już na przyszłość będę pamiętał. To, że wyglądam jak tamten NPC, nie oznacza, że to są przyjaciele, to są wrogowie i tyle. I jeszcze rzucałem kilofami. Okej. Dobra. Teraz podlecz się. Okej, dobra. Bierzemy. No i w sumie, zanim cokolwiek, to może najlepiej byłoby pójść do ławki. Nie będę musiał całej trasy przechodzić ponownie, jak zginę. Okej, ciemno tu. A ławka była tak po prostu dostępna. Miło. Dosyć trzeba się na nią więcej napracować. Cie. Skoro jest tutaj tak ciemno, nie wiem, czy powinienem iść dalej. Pewnie nie, ale jak już jestem, to wiecie, no ciekawość zżera. I... Rancy, tak serio. Nie ukrywam, zawiodłem się. Spodziewałem się czegoś chociaż trochę lepszego. Ale dobra, jest jakieś inne przejście, więc nie ma coś tym przejmować. I dobra, mamy jakąś nową muchę. Aha, czyli ta mucha tworzy kryształy. Zgaduję, że kryształ mnie bardzo szybko chciały zabić. Okej, dobra, cichaj te wrogowie. Okej, odporni na tyle, że jednym tym strzałem z mojej duszy ich nie pokonuje. No dobra. Wiecie, nie żeby to było coś złego, tylko po prostu na takich twardych, no, nie wyglądali. Aha, dobra, już rozumiem trudność walki z tym wszystkim. Co chyba będę spadł w kryształy. Spokojnie, spokojnie. Trochę zbyt sobie pofolgowałem, ale okej. Gdziekolwiek idę, wydaje mi się, że może to być... jakieś miejsce z znajdźkami. Chociaż obstawiam, że skoro już wiele lokacji miało te... Dobra, nie jestem pewien, czy wiele, ale na pewno jedna lokacja miała różowe kryształy. Serio? Ja powiedział, że może idę po jakiejś znajdźki, ja mam nadzieję, że dobrą stronę. Oczywiście plącząc się niemiłosiernie przy tym, ale... Kolejne wyjście do tej ławki. Okej. Dobra, czyli wniosek jest taki, że istnieje tutaj sporo przejść. Wszystkie prowadząc prawda w jedno miejsce, co... Nie jest niczym szczególnie pocieszającym. Czy coś. Po prostu takie, no, szkoda, że nie znalazłem czego więcej. Chociaż z drugiej strony to też dobrze, bo zawsze będę wiedział, jak dojść do ławki łatwiej, jeśli... Cokolwiek się tam by miało wydarzyć. No dobra, mniejsza. Naprawdę mniejsza o to. Okej, kolejne przejście. Ale zanim... Tam to chcę No wiesz co, dzięki mucha. Po prostu dzięki. Naprawdę dzięki. No bo tu jest ciemno, więc nawet nie ma co... Będę musiał naprawdę kupić co... W sobie tak, to całe... Oświetlenie przenośne. No, nie wierzę po prostu. O, jest jeszcze dojście. Jest dojście tutaj, ale oczywiście zamknięte, bo jakby inaczej. No cóż.
Dobra. I tak. Widzę, że tutaj precyzyjne sterowanie będzie bardzo istotne. Nie ukrywam, nie pocieszy mnie to ani trochę. Bo wiecie, ja i mój pad się nie lubimy. Ale tak. O, a tych wrogów to lubię, okej, dobra. Przeliczyłem źle moje możliwości walki z nimi. Okej. O, a to ciekawe. Czy jak tutaj spadłem, to już nie wrócę? Czy co? Nie, dobra, da się wrócić. Da się wrócić, nie ma co się przejmować. Dobra. O, a tego na jedną duszę pokonałem. No, nie mam mapy. Sporo ryzykuję w takim wypadku, tak ważne jest, nie wiadomo gdzie. A, oha. Dobra, już tu byłem. Poznaj miejsce. Więc no. Dobra, halo. Halo, przeciwnik, obracaj to. Się szybciej. Ale mogłeś mi je dziabnąć, wiesz? Byłoby naprawdę lepiej, gdybyś mnie nie dziabnął. Ale nie, to oczywiście musiałeś. Swoje. Dobra, gincie. Trochę pieniążków. Czy w sumie. Nie powinienem mówić pieniążków, bo w sumie. Tak jeszcze zaplątuję, ale ta. Mówi, pieniążki jest takie. No. Powiedzmy, że to. Sprowadza przynajmniej według tego, czego nie uczą w niektórych miejscach, złą aurę i zaburza dobrobytowi. Więc tak, no po prostu, jak widać, wypadają tu właśnie geo, pieniądze, jak zwał, tak zwał. Ale niestety, co z tego, że wypadają, jeśli i tak większość z nich pewnie pomijam. I okej, dobra, fajny challenge. Nie powiem, żebym jakoś wielce pochwalał takie challenge, to jest całkowicie nie mój styl. Wiecie, w sensie po prostu z tym lamą totalną nie umiem. Ale dobra, fajne. Takie króciutkie wyzwanie, sprawdzające refleks. I... A! Znowu jakieś robaki porośnięte kryształem. Tylko z tego, co widzę, tym razem kryształ wrócił się tak mocno, że nie da się ich zranić. W ogóle. Chyba, że no, jeszcze jest oczywiście jedna opcja. Okej, dobra. Bronią nie zniszczę, ale duszą mogę. Więc te, zdecydowanie warto wiedzieć, jakie mam opcje walki z nimi. Gorzej, że dusza się skończyła, więc te. Tej dwójki już nie wykończę. I dobra, kolejny wróg, który dał mi wystarczająco. W sumie nawet nie wiem, czy wystarczyło, ale wolę się od razu uzdrowić. I okej, dokądkolwiek by to prowadziło. Teraz to nie ma znaczenia, bo zauważyłem kartkę. A wiecie, co kartka oznacza? Jeśli nie, to dosyć kiepsko śledzicie moje poczynania w Hollow Knight'cie. Bo cóż, kartka zawsze oznaczała to samo. Gdzieś w pobliżu jest Cornifer. Dobra. Tylko spokojnie, Gwiezdny Kluczu, spokojnie. Musisz przejść to nie ginąc. Jeśli zginiesz, to nic tu po tobie. Stracisz wszystko, jeszcze się nie odnajdziesz. Okej, dobra. Kartka nie była tutaj, nawet nie wiem, po co wskakiwałem. I dalej za popierzyskami. Okej. Przybyłeś, by. Nie wiem, czy był Scale the Mountain. Czy the Mountain to było coś na zasadzie wspiąć się na górę. Ale uznajmy, że tak. Jak zwykle po prostu jestem nieprzygotowany językowo. Ale usłyszałem opowieści o szczycie tam tutaj, po prostu na samej górze. Za daleko dla mnie jednak. I no nie jestem zbyt dostosowany do wysokości. Okej. Okay. 112, dobra, trochę drożej, ale oczywiście na szczęście mam, więc kupuję. Coś jeszcze mam do powiedzenia? Już o tym gadaliśmy. O, przy okazji, chyba nie przedstawiłem się, czyż nie? Nie no, przedstawiłem się już kilkukrotnie, mi się wydaje.
Tak, wydaje mi się, że powinienem za to przeprosić. Kiedy spędzasz dużo czasu sam ze sobą, tylko ze swoimi myślami, zapominasz o przyjemnościach, uprzejmościach konwersacji. I mi się naprawdę wydaje, że się już przedstawiał. Nazywam się Cornifer i zawsze uwielbiam zwiedzać świat. Tak, na pewno, bo mówił to o tym, że zostawił swoich braci, siostry, matkę z powrotem, okej. Wiesz co, jeśli naprawdę tego nie było, no to wybaczcie, ale... ale potem mi się wydaje, że on już to mówił, więc tak. Dobra. Ale teraz już jest dialog, którego na pewno nie było. Dźgnęłem się ostatnio jednym z kryształów tutaj. Naprawdę ostre. I jest ich wszędzie pełno. Uważaj na siebie tutaj, jeśli chcesz się dać wyżej. Okej. Okay. Cokolwiek tam jest, jeszcze nie jesteśmy w stanie wejść. A tu... Ponownie jakieś miejsce, do którego dostępu nawet nie mamy. No cóż. Może jakiś most tutaj będziemy musieli zawalić, czy coś, wiecie. Jesteśmy w kopalniach. Może będzie po prostu jakieś niestabilne ziemie, znowu takie, wiecie, tam na to naskoczymy, walniemy i nagle takie zapadnie się połowa podłogi, czy coś. Będziemy mieli tam przejście. Fajnie by sobie było. Ale póki co, zobaczmy. Okej, to też są jakieś robaczki. Chyba da się zranić. Ale nie jestem pewien. Tak, da rado zranić. I dobra, kolejna ławka. Oczywiście nie będę czekał. Ławka to ławka. To nie wygląda dobrze. I ten gościu. Nie. Wiecie co? Nie, nie. Nie. Jest to ryzykowne, oczywiście. Bo w sumie ławka. Przyjemna rzecz. Przydatna bardzo nawet. Ale nie, nie chcę ryzykować śmiercią na rzecz zwykłej ławeczki. I dobra, w ogóle po prostu przylazły. O, tam jest jakiś coś. Okej, znajdźka. A jeśli jest znajdźka, to no. Nieważne, dokąd to prowadzi, ja chcę znajdźkę. Czekam się, że mam już mapę, więc nie chcę się przejmować. I. Shopkeeperski. Okej. Shopkeeperski. Klucz sklepikarski. Okej. Okej, dobra. Nie wiem, na co mi taki kluczyk. Chociaż może on jest tam, wiecie, w tym samym sanktuarium duszy, czy jakoś tak. Bo tam w tym były jakieś drzwi na klucz. Może. Zresztą niedługo zobaczymy pewnie. Wcześniej, później się i tak znajdzie zastosowanie. Jak to bywa w tych gierkach. Póki co... Okej. Jakieś takie ładniej... Jakaś taka ładniejsza zabudowa. No i... Quirrell! Stary druhu! Niezły widok, co nie? Nie zaskakuje mi to ani trochę, że przetrwałeś te... wspinaczkę, czy tam przeprawę przez te wszystkie jaskinie. Jest wokół ciebie aura siły. Wydaje mi się, że byłbyś dosyć zastraszający, jeśli byś nie był, jeśli gdyby nie twoja mała struktura, czy wątła struktura. Aha. Nie, czy nie zdarzyłeś się z tym, że po prostu nadal współpracują ci wszyscy górnicy, dalej wykonujący swoje niekończące się zadania? Naprawdę silne poczucie celu zostało w nich wpojone. Ta kryształowa ruda, zgodnie z tym, co jest mówione, ponoć przechowuje jakiś rodzaj energii. Nie taka potężna jak ta, która... Aha. Jak dusza, którą panowali mieszkańcy miasta, ale dużo mniej zabójcza. Dziwne jest wiedzieć takie starożytne fakty. Zastanawiam się, skąd przychodzi moja wiedza. Okej, no nie wiem, Quirrell. Może nawet nie pamiętasz tego wszystkiego. A się kiedyś o tym uczyłeś, czy coś, nie wiem. Albo jest to najprostszej w świecie, tak jak jest ze mną, taka anegdota. Właśnie taka ciekawa sprawa, bo ja osobiście nigdy nie uważam się za jakiegoś dobrego, pamiętliwego
czy ogarnij tego jakoś wielce. Ale mam właśnie jakąś taką dziwną pamięć do takich faktów, które nawet nie wiem skąd się wzięły. Po prostu, no szczerze, wiem takie rzeczy, że przeciętny człowiek w ogóle by się nad tym nie zastanawiał. A ja wiem to po prostu, bo wiem. Dosłownie tak to mogę określić. Nie wiem skąd, nie wiem co i jak, a jak sprawdzę te fakty czy coś, okazuje się wszystko prawidłowe. Oczywiście jest to najczęściej wiedza mocno bezużyteczna, jak dajmy na to... Nie, no teraz nie jestem w stanie czegoś takiego sobie skojarzyć wielce. Okej, dobra, tu jest pękająca podłoga. Jak tylko zdobędę duszę, to zaraz to przybędę. Ale tak. Chyba rozumiecie, o co mniej więcej chodzi. Jestem w stanie powiedzieć jakieś takie głupoty, które są bardziej ciekawostką niż czymś naprawdę potrzebnym, ale zwykła wiedza się jakoś mnie nie ima. Dobra, mniejsza z tym. Te kształtowe robaki są trochę niepokojące i co tu mamy? Wanderer's Journal. Wanderer's Journal, serio. Okej, wyłącz się. Wyłącz się, dobra. Nie zdobyłem co prawda duszy, ale tak. O. O. Okej. Ciekawe miejsce. I dobra, jestem ranny, ale mam duszę. A to się liczy. Możemy zobaczyć, co się kryje pod tą podłogą. Chociaż podejrzewam, że już wiem, co tam będzie, bo widzieliśmy tu coś niżej. Nie ten przycisk. Tak. A no więc, co się kryje, no... Ransit jak i śmierć. Więc tak. Pozwólcie, że najpierw się odnowiam, zanim wrócimy tam po Ransit tego. By właśnie uniknąć tak całkowicie tej śmierci. Wiecie, szkoda mi po prostu trochę tego, co udało się tu osiągnąć. Ławeczka, ławeczka, ławeczka. Nie, to znowu ta ławka. A tutaj, mówię wam, nie mam zamiaru siadać, dopóki nie będę pewien lokacji wszystkiego, co się dzieje. Po prostu, no nie wygląda to zbyt dobrze. Ale okej, dobra. O, nie, 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 nie. Jakieś źródło duszy. Jakieś kolejne rzeczy. Dobra. Pozwólcie, że ucieknę tutaj. Naprawdę, wydaje się to strasznie niebezpieczne, to wszystko. I w ogóle, gdzie jestem? Ciekawa sprawa. Miejsca nie ma zapisanego jako tako. Ale... Wydaje się być blisko jakiegoś miejsca, w którym już byłem wcześniej czy coś. Dobra. Mogłem pójść tam niżej sprawdzić. Albo tutaj próbować się odkryć te. Oczywiście, że zrobiłem to gorsze dla mnie. Jeju, ile ich tu jest? Nie, 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 nie. Nie. Nie, gincie. Gincie. O nie. Dwa mitoczy kilofów jeszcze żyją. Dobra, udało się. Udało się. Nie umieram. Nie umieram jeszcze. A, otworzyłem już przejście. Okej. Okay. To teraz chyba już mogę pełnoprawnie pójść tu. Okej. Okay. Nie, nie wygląda to zbyt... przyjemnie. Okej, okay, trzeba wyczuć czas po prostu. No niestety. U mnie z wyczuciem czasu, jak widać, jest fatalnie. Więc ta pierwsza śmierć odcinka. I to jest tak, mapa. Którędy tam można się dostać? O. Pewnie to nie będzie takie proste. Ale dobra. I tak warto spróbować. Idź stąd, mucha. Nie chcecie. Dobra, hej mucha. Też sobie idź, też nie chcę mieć z sobą do czynienia. Super, dwie muchy! No... Nie pamiętam, żeby tu wcześniej było aż takie towarzystwo. Dobra. Tak, można było się spodziewać.
Teoria z przejścia w praktyce jest to zamknięte. A przynajmniej już wiem, co się kryje z tym wszystkim. Dobra. Czyli żeby tam się dostać jak najprędzej, to muszę co zrobić. Dobra. Już wiem, co muszę zrobić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przejść przez niezbadany obszar naszej mówiąc. Okej. Teraz trochę wyżej oczywiście trzeba. Więc poruszę szybko podwózkę. Dziękuję bardzo. Aha. I to tu? Nie, jeszcze wyżej. W kolejnej lokacji. Okej. Co to jest? Witaj siostra, to są przeciwniki z Hollow Knighta. I tak wiem, że się mówi przeciwnicy, ale ja i tak mówię przeciwniki. O proszę. Znalazłem sekret. Tak całkiem przypadkowo. Ale znowu jakiś taki sekret, do którego... No musiałbym zawalić sufit, żeby tam się dostać. Więc nie, jeszcze tam nawet nie chcę ryzykować. A, okej, kornifer. I tu było właśnie to przejście, o którym tam mówiłem. Aha. Okej. Czyli to jest po prostu taka, można powiedzieć, inna sekwencja grania w te... W co? W zgniataki. Okej. Nie wiem, czy dam radę. Ale okej, dobra. Nie jest to łatwe. Pewnie zginę za chwilę jeszcze raz, więc ja. No ta śmierć po prostu. No, oczywiście. No i straciłem to, co miałem wcześniej ze sobą. Wszystkie te rzeczy. Nie wiecie, wszystkie powiedzmy. Wiecie, jak to się nazywało? To geo. Pieniądze. No wiecie, o co chodzi. A mniejsza z tym, no. Tak. Straciłem. Nie jest to wielki ból, bo tam jakoś szczególnie dużo ze sobą nie miałem. Ale to jednak jest trochę szkoda. Całe szczęście gra nie jest aż taka niewdzięczna i nie powoduje, że każda kolejna śmierć jeszcze bardziej nam łamie naczynie i nie wiem, że trzeba gonić wszystkie swoje odłamki. Tylko na szczęście, jak widać, to jest nadal tak samo pękane, jak było wcześniej. Niemniej jednak, no, jest nadal jakaś strata. A i teraz tak, tutaj... Te. Chyba to powinien przestać się skupiać na tych muchach i robić swoje. Dobra, teraz to... Wiecie co, może... Lepiej będzie, jeśli byśmy się spotkali za chwilę już na miejscu. Żeby nie marnować czasu na wieczne chodzenie w tej wewce. Tak, chyba to będzie najlepiej. Dobra, jestem, jak widzicie. To mi się akurat udało. Oj, ale tutaj powiem szczerze, nie wiem jak. A, i wyrzuca tutaj z powrotem. No dobra. Niezła hamowa, ale akurat dam radę. No tu już opanowałem. Dobra, wiecie co, nie, nie, to nie ma sensu, cały po prostu swój czas bym poświęcił na to miejsce i nic z tego nie wynikło. Będę się tam wcześniej czy później tak pójść, ale póki co nie, nie wiem, czy jest sens aż tak ryzykować. Może najpierw zajdźmy nawet, jeśli już jakieś te, jakichś przeciwników. Odzyskajmy trochę tego życia. Nie. To są jakieś żarty, prawda? Ja się nie dałem pokonać jemu. Nie. 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 Wiecie co, nie. Nie. Nie, nie, nie. Jeszcze raz nie. Ja na tym zakończę lepiej. Po prostu nie.
Poza wizją spróbuję na spokojnie dojść tam po to swoje. To czarne coś, co za mnie zawsze wylatuje. No i co? Co dalej się zobaczy? Na pewno tak łatwo nie poddam tego miejsca. Bo już parę miejsc po prostu sugerowało mi swoimi różowymi kryształami, jeśli się nie mylę. Na pewno jedno. Może było więcej. Nawet kojarzę, że było więcej, ale pewnie jestem. Żeby tutaj przyleść, więc nie ma przebaczenia, tak łatwo się nie poddam, ale no. Na obecny moment to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym epizodzie. Gdzie, jak powtarzam się, będziemy dalej zwiedzać to wszystko. A więc to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.